Od jutra do 14 lutego serwis Twój EPIT będzie niedostępny, poinformowało o tym Ministerstwo Finansów. Utrudnienia są związane z prowadzeniem prac serwisowych. Po tym terminie urzędy skarbowe zaczną rozliczać nasze zeznania podatkowe. Paweł Jędrusik. Przez ten czas złożyć zeznanie podatkowe będzie można tylko w formie papierowej, ale jak informują urzędy skarbowe, nie warto się spieszyć, bo rozliczaniem urzędy zajmą się dopiero od 15 lutego. A elektronicznie warto się rozliczyć, bo zwrot podatku otrzymamy szybciej. Są też osoby, które pieniądze na konto otrzymają szybciej niż inni. Jeśli mamy kartę dużej rodziny i na zeznaniu podatkowym zaznaczymy, że taką kartę mamy, to zwrot dostaniemy w ciągu maks 30 dni. No a jak się rozliczamy papierowo, jesteśmy w tym jeszcze nie bardzo niewielkim gronie podatników, no to będziemy musieli prawdopodobnie czekać nawet 3 miesiące. Natomiast to, co jest bardzo, bardzo ważne, to jeśli złożymy zeznanie elektronicznie, to zwrot dostaniemy bardzo szybko. W wielu wypadkach te zwroty są realizowane nawet w ciągu kilku dni. I jak co roku urzędy skarbowe przypominają o możliwości przekazania swojego 1,5% podatku, choć przed przekazaniem warto sprawdzić, czy organizacja nadal istnieje. Jeżeli chcemy przekazać 1,5% na rzecz organizacji pożytku publicznego, dokonujemy to albo w rozliczeniu podatkowym, wskazując w odpowiedniej rubryczce, bądź jeżeli podatnik otrzymał PIT 40 z ZUS-u, wystarczy, że złoży PIT OP i tam wskazuje same dane tej organizacji. Zeznania podatkowe za 2023 rok trzeba rozliczyć do końca kwietnia.